opowiemy o płynach i o ciśnieniu, które występuje w płynie, kiedy znajduje się on w stanie równowagi statycznej, czyli o ciśnieniu hydrostatycznym. Jakie mamy stany materii? Gdy zadam to pytanie, każdy odpowie, że właściwie to mamy stały, ciekły i gazowy, ale może uściślimy, bo na dzień dzisiejszy trochę więcej na ten temat wiadomo. Otóż mamy do czynienia z ciałem stałym, ono może być krystaliczne albo amorficzne. W ciele stałym mamy taką sytuację, że atomy są w sieci krystalicznej, albo nawet jeśli to jest struktura amorficzna, gdzie nie ma takiego porządku jak w strukturze krystalicznej, to one są dość dobrze umiejscowione w tym ciele stałym. Nie przemieszczają się. Atomy jako całość nie przemieszczają się. Im wyższa temperatura, tym wyższa jest częstość drgania, z jaką one poruszają się wokół położenia równowagi, ale one nie opuszczają swojego miejsca. Natomiast jeśli chodzi o płyny, to do płynów będziemy zaliczać ciecze, gazy oraz plazmę. W każdym przypadku tych mediów, i cieczy, i gazu, i plazmy, mamy taką sytuację, że jest ruch cząsteczek nie tylko wokół położenia równowagowego, ale one zmieniają swoje położenie generalnie, zmieniają miejsce, które zasiedlają. A więc w takim przypadku trochę inne prawa rządzą się tymi obiektami i inne wielkości jest wygodnie do opisu tych mediów wprowadzić. A więc płyn, czyli my będziemy się głównie zajmować tutaj cieczami i gazami, to jest taka substancja, która jest zdolna do przepływu. Fakt, że jest zdolna do przepływu, wynika z tego, że nie ma takiego przeciwstawiania się siłom, które są styczne do powierzchni, w odróżnieniu do tego, co mamy w przypadku ciała stałego. Czyli my mówimy wówczas, że mamy do czynienia z naprężeniami ścinającymi. A więc ciecz nie posiada takiej właściwości przeciwstawiania się naprężeniom ścinającym w odróżnieniu od ciała stałego. O tych naprężeniach mówimy, powiedzieliśmy sobie w wykładzie 53. Natomiast to, że nie podlega naprężeniom ścinającym, nie oznacza, że nie przeciwstawia się naprężeniom ścinającym, nie oznacza, że nie przeciwstawia się właśnie naprężeniom prostopadłym do powierzchni. I otóż można pokazać, że można zawsze może działać siłą prostopadłą do swojej powierzchni. I tu jako przykład rozważmy takie ciało, które znajduje się w jakiejś cieczy, zanurzony jakiś ciężarek. I na ten ciężarek działają zawsze siły, które są prostopadłe do ścianki w każdym kierunku, ale również siła, jaką ciecz wywiera na ścianki naczynia, też jest prostopadła, czyli na obiekt, który jest zanurzony i na ścianki naczynia ta ciecz wywiera właśnie siłę prostopadłą do swojej powierzchni. Czyli nie wywiera siły stycznej do powierzchni, ale siłę prostopadłą owszem. I teraz ze względu właśnie na to, że taka jest różnica w zachowaniu cieczy w porównaniu do ciała stałego, to inne wielkości fizyczne jest wygodniej wprowadzić do opisu zachowania się cieczy, niż to ma miejsce wtedy, kiedy mamy do czynienia z ciałem stałym. Jak mieliśmy do czynienia z ciałem stałym, to mówiliśmy, że jakaś siła działa na to ciało, że ono posiada pewną masę, że porusza się z jakimś przyspieszeniem. Jak będziemy mówić o cieczy, to raczej ze względu na to, że to medium ma charakter taki ciągły, to będziemy, i że cząsteczki wchodzące w skład tego medium mogą się przemieszczać, że ciecz płynie, to będziemy raczej mówić o gęstości i o ciśnieniu. Co to jest gęstość? Gęstość dla każdego obiektu, czy to jest ciało stałe, czy to jest płyn, charakteryzujemy w ten sposób, że to jest masa, czy elementarna masa przez elementarną objętość. Jak założymy sobie, że to jest płyn jednorodny, no to jest gęstość dzielona przez, masa dzielona przez objętość, jednostka kilogram na metr sześcienny, tak jak dla ciała stałego nie ma różnicy. Natomiast ciśnienie
jest stosunkiem siły do powierzchni. I teraz inaczej będziemy definiować ciśnienie cieczy, a inaczej będziemy definiować ciśnienie gazu, chociaż jedno i drugie odnosi się do płynu, bo jak powiedzieliśmy, płyny to ciecze lub gazy, no, czy też plazma, o której tu bliżej nie mówimy. Czyli jeśli mówimy o ciśnieniu, które występuje w cieczy, to mamy taką sytuację, że to jest rozkład cząstek, rozkład materii ciągły i tak jest właśnie to traktowana, ta ciecz. Natomiast jeżeli chodzi o, czyli jako całość jest to ten obiekt traktowany, natomiast jeśli chodzi o gaz, to ciśnienie gazu jest, wynika z faktu, że cząsteczki gazu poruszają się i uderzają w ściankę i to uderzenie w ścianki uśrednione skutkuje w uśrednionej sile na jednostkę powierzchni, to jest jakieś ciśnienie. Czyli troszeczkę inne jest podejście, jeśli chodzi o ciecz i jeśli chodzi o gaz, ale to z charakteru właśnie tych zupełnie już oddzielnych oddzielnych cząsteczek w gazie i cząsteczek, które znajdują się w cieczy. Czyli gdyby charakteryzować ciało stałe, ciecz i gaz z punktu widzenia wiązań, jakie występują między cząsteczkami, no to w przypadku ciała stałego to są bardzo silne wiązania, trochę słabsze dla cieczy, a jeśli chodzi o gaz, no to właściwie dla gazu doskonałego mówimy właściwie, że nie ma, poza chwilami, kiedy one się zderzają ze sobą, nie ma żadnego oddziaływania. A więc trochę inne podejście jest, jeśli chodzi o to, jak rozumiemy pojęcie ciśnienia dla cieczy i dla gazu. Ale niezależnie od tego, jak rozumiemy, definicja jest jedna, jeśli chodzi o siłę i powierzchnię, że to jest stosunek siły do powierzchni. Jednostką jest paskal, czyli newton na metr kwadrat. No i ten rysunek ilustruje, jak właśnie to ciśnienie wiąże się z powierzchnią. Otóż jeśli powierzchnię, założymy sobie, że jakiś ciężarek ma powierzchnię 1/10 metra kwadratowego i ciężar 100 newtonów, to siła działająca na tą powierzchnię będzie skutkować w ciśnieniu, które będzie równe 1000 paskali, a jeśli ten sam obiekt odwrócimy tak, żeby powierzchnia była 10 razy mniejsza, to oczywiście ciśnienie będzie też 10 razy większe. A więc mamy taką samą siłę, ale ze względu na inną powierzchnię ciśnienie jest zupełnie inne. To ciśnienie może się bardzo właśnie zmieniać w zależności od tego, jaka jest powierzchnia, na którą działa dana siła. Z cieczą, która jest, czy z płynem, który znajduje się w stanie równowagi statycznej, jest związane ciśnienie, które nazywa się ciśnieniem hydrostatycznym. Żeby pokazać, jakim wzorem jest określone to ciśnienie hydrostatyczne, to przeanalizujmy taki przykład. Mamy jakąś ciecz, która jest w naczyniu. Ciecz ma gęstość ρ. I teraz przyjrzyjmy się, jakie siły działają na element objętości tej cieczy, który znajduje się przy, tak jak na rysunku, wybranym układzie współrzędnych, czyli na wysokości y1 jest górna powierzchnia tego walca, który jest wybranym elementem objętości cieczy i dolna powierzchnia jest na wysokości y2. Ten element ma ciężar, który oznaczyłam jako Q. I teraz ze względu na to, co wcześniej zostało powiedziane, na górną i dolną powierzchnię, ja założyłam, że to jest walec, czyli taka sama powierzchnia, będzie działała ze strony innych warstw cieczy siła, która na górę, siła działająca na górną powierzchnię oznaczyłam jako F1 i siłę, która będzie działała na dolną powierzchnię, oznaczyłam jako siłę F2. No i teraz widzimy, że jeśli jest równowaga statyczna, to suma tych sił musi być równa 0, zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki Newtona. Czyli innymi słowy możemy napisać, że F2 musi się równać F1 plus ciężar, czyli plus mg. I dalej, jeśli wyrazimy sobie siłę F1 poprzez ciśnienie cieczy
na górną warstwę razy powierzchnię przekroju poprzecznego, to F1 to będzie P1 razy S. I analogicznie możemy sobie zapisać, że F2 to będzie ciśnienie na wysokości Y2, czyli P2 razy S. I dalej, jak podstawimy do równania na F2 to, co mamy po prawej stronie, to otrzymamy takie równanie. Jeśli to równanie podzielimy sobie przez S, to otrzymamy następujące równanie, które będzie wiązać ciśnienie na dowolnej wysokości z ciśnieniem na innej wysokości, jeśli tylko znane są te właśnie wysokości, na których to ciśnienie chcemy wyznaczyć, to ten wzór jest następujący, że P2, czyli w miejscu jakimś na górze czy na dole, wszystko jedno, który jest punktem odniesienia, to jest P1 plus rho g razy Y1 minus Y2. Ta notacja, kolejność znaki tutaj odnoszą się do rysunku, który był na poprzednim slajdzie, czyli P2 to jest położenie dolne, P1 górne, Y1 też wyżej, Y2 niżej. Więc jeśli zauważymy, że między Y1 i Y2 mamy odległość równą h, no to to będzie to równanie wyglądało następująco. P2 równa się P1 plus rho g razy odległość między Y1 minus Y2, które oznaczymy sobie jako h. Jeśli teraz założymy sobie, że P1 to jest ciśnienie, które występuje nad cieczą, nad powierzchnią cieczy, czyli ciśnienie atmosferyczne, to na pewnej głębokości h to ciśnienie będzie równe ciśnieniu na górze, czyli P1 będzie równe P0, no i zostanie nam jeszcze ten człon, który jest związany właśnie z różnicą wysokości. Czyli po prostu to ciśnienie na głębokości określonej pod powierzchnią cieczy wynika z faktu, że pojawia się tam oczywiście dodatkowo jeszcze ciężar tej cieczy, która znajduje się nad tym punktem dolnym, nad tą dolną powierzchnią. I ten człon rho gh to jest właśnie ciśnienie hydrostatyczne, czyli widzimy, że jeśli znajdujemy się w płynie pod powierzchnią, czy w wodzie pod, na pewnej głębokości h, to ciśnienie wzrasta w stosunku do ciśnienia atmosferycznego, które byłoby, gdyby tej cieczy tam nie było, prawda? O wartość równą gęstość cieczy razy przyspieszenie ziemskie i razy wysokość. I teraz mówi się, że to ciśnienie P to jest ciśnienie bezwzględne, a z reguły to, co się mierzy w różnych ciśnieniomierzach, to jest różnica między tym ciśnieniem bezwzględnym a ciśnieniem atmosferycznym. Tak z reguły jest ze względu na to, jak działają te urządzenia. Dziękuję bardzo za uwagę. Thank you.